Profesor Antoni Cygan to artysta, którego pracę cechuje niezwykły warsztat i estetyka. Nikt, kto choć trochę zna się na sztuce, nie może przejść obok nich obojętnie. Wybrane obrazy profesora można od piątku oglądać w katowickim Rondzie Sztuki. Tutaj są prace z trzech obszarów. To są prace z obszaru sakrum, czyli tych wszystkich związanych. Część funkcjonuje w kościele, część nie, ale związanych z tematyką sakralną. Drugi obszar to jest obszar Markeza, czyli 100 lat samotności. Tu wybór kilku, nie wiem, pięć chyba obrazów z Markeza. I później tak jest taka sytuacja, która pojawia się od czasu do czasu do mnie w cyklu na sprzedaż. Zbiegają się tutaj różne opowieści i wątki, które z jednej strony towarzyszą całej naszej historii, bo przecież to są judeo-chrześcijańskie wątki, a z drugiej strony w tej twórczości i u tego malarza możemy zobaczyć coś zupełnie nowego. Takie spojrzenie na współczesność, na aktualność. Więc myślę, że ta wystawa pod tym względem jest bardzo ważna, bo pokazuje nam, że sztuka jest pozaczasowa. Wystawa Powrót do przeszłości to pewnego rodzaju przekrój około 20-letniej twórczości profesora. Niewątpliwie takim wielkim malarskim przeżyciem dla mnie było 100 lat samotności. Nie tylko malarskim, oczywiście przede wszystkim literackim, ale to był taki moment, w którym te obrazy bardzo wyraźnie zafunkcjonowały w mojej głowie i dlatego wracam do nich, oglądam je z dużą przyjemnością. Natomiast jest też to, że po latach widzimy swoje własne błędy i patrząc na te obrazy, to bardzo często widzę coś, co w tej chwili zrobiłbym inaczej, no ale to chyba jest naturalna sytuacja. Wystawa została zorganizowana w ramach inauguracji Roku Akademickiego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. To też pokazuje, że oprócz obowiązków rektorskich ten czas nie został artystycznie przez pana rektora Cygana zmarnowany. Imponujące są dzieła i skalą, i formatem, i jeśli chodzi o materię malarską, i przekazem, ponieważ wydaje mi się, że jest taki czas, że warto wrócić do jakichś tradycyjnych tekstów kultury, a profesor od lat do nich sięga, no i przepracowuje je przez własną wrażliwość, przez własną wyobraźnię i one wciąż, jak się wydaje, są nośne. To znaczy ta sztuka, wydaje mi się, to pokazuje. Profesor Cygan od urodzenia związany jest z Zabrzem. Jego pracę można podziwiać m.in. w kościele pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Pawłowie. Za swoją działalność profesor został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Profesor, rektor, malarz, artysta, cudowny człowiek, bardzo pracowity, bo jeśli spojrzeć na te obrazy, to widzimy, ile trzeba nie tylko serca i umiejętności, ale ile trzeba determinacji, wiedzy i wytrwałości. Ja jestem od dawna pod dużym wrażeniem twórczości profesora Cygana. Dziś coraz trudniej znaleźć właśnie takich artystów. Artystów, którzy chcą opowiedzieć historię. Wystawę prac Antoniego Cygana, Powrót do przeszłości, będzie można oglądać w katowickim Rondzie Sztuki do 4 listopada.